Dzisiaj moją gościnią jest Magda Sekoła-Lemberger. Cześć Magdo. Witam serdecznie. <noise> Rozpoczęłyśmy tak totalnie na ofie, rozmawiając o tym, że nie wiemy, ile miesięcy się umawiałyśmy, ale udało nam się w końcu i bardzo ci dziękuję. Ja też się cieszę, faktycznie trwało to trochę, ale trwało to najwyraźniej wola była mocna, bo jesteśmy, tak? Tak, z obu stron, bo jesteśmy z innych miast i, i ten temat też trzymałam dla ciebie, bo to jest temat konkretny tutaj, z którym się spotkałyśmy, a że e, obie jesteśmy też dosyć zajęte, a nie poddałyśmy się dzisiaj. Ty jesteś po szkoleniach, które prowadziłaś dzisiaj? Tak, tak, cały no dzień właśnie. za mną. No właśnie, ja po pracy i z bólem głowy, ale idziemy. Idziemy, Idziemy w to. Dobrze. Co to były za warsztaty? Powiedz. To były akurat warsztaty, szkolenie, rehabilitacji głosu dla ludzi, którzy bardzo intensywnie pracują tym głosem. Więc wspomagające, uświadamiające i troszeczkę zmieniające widzenie przede wszystkim chyba. Bo ty jesteś trenerką wokalną, ale też rehabilitantką głosu, prawda? Tak. Ja od już dobrych kilku lat... Zafascynowałam się rehabilitacją, i ta rehabilitacja mnie chyba wkręciła dość intensywnie, bo to jest poziom jeszcze większej zagadki. I tak, poza tym, że uczę śpiewu, uczę głosu domowy, to rehabilituję. A powiedz mi, a na co dzień, jak się zajmujesz głosem, to w większej części rehabilitujesz, czy jednak trenujesz? Czy nie da się tego tak powiedzieć? Myślę, że trudno znaleźć tą granicę. Mhm. Mm Dlatego, że praca, właściwie sposób w jaki pracuje, wyklucza trenowanie głosu w rozumieniu rozśpiewywania tego głosu tylko po to, żeby go rozśpiewać. To jest zawsze praca, która ma gdzieś sięgać trochę głębiej, głębiej w rozumieniu do większego zrozumienia, co się dzieje ze mną wtedy, kiedy śpiewam, czy mówię, czy mhm. czegokolwiek to dotyczy. Więc myślę, że za każdym razem pracuję, myśląc o tym, żeby było zdrowiej po prostu. Mhm. Zdrowiej, czyli jak? Zdrowiej to przede wszystkim zgodnie z tym, jacy jesteśmy. Jaki my jesteśmy? Jako, jako jednostki, my, czy jako my, ludzie? My jako ludzie przede wszystkim, mhm. bo to będzie nam pokazywało pewną płaszczyznę prawd, z którymi się nie dyskutuje, na czym się opiera głównie fizjologia. I inne zasady funkcjonowania głosu, a potem przykładam to, co wiem i co jest pewnym wyznacznikiem do poszczególnych historii ludzi i ciał. Mm. I one I, się różnią bardzo? Różnią się. Różnią się, chociaż y, znalazłobyśmy też wspólne mianowniki, bo to, co ludzkie w pewnym sensie jest powtarzalne, mm -hmm. bo każdy z nas się boi, bo każdy z nas y, szuka czegoś, szuka jakiegoś swojego więcej, a to więcej to bardzo często jest mniej. Mhm. Tylko ma inną formę niż nam się wydaje. I ty jesteś od tego, by nam pokazać te różne formy? Myślę, że nie tyle pokazać, bo pokazać to znaczy pokazać coś na sobie. Ja jestem bardziej tym, który podprowadza po te, pod te ścieżki, które pozwolą poczuć po swojemu. I to jest, bo spotkałyśmy się dzisiaj w moim założeniu, o te, by porozmawiać o takim, na taki temat, jak, jakim jest ciało w kontekście głosu. Dużo piszesz na swoich social mediach o ciele, czyli na Instagramie i na Facebooku, gdzie cię można znaleźć. Nie tylko o ciele, ale do mnie to jakoś przemówiło, ponieważ to ciało w rozumieniu jakby całości naszego dobrostanu fizycznego nie jest częstym tematem. No nie jest tak, że uczymy się śpiewać i będziemy rozmawiać o tym faktycznie całym naszym. Ciele, tylko często to jest właśnie w kwestii rozpiewki, nie wiem, rezonatorów, tutaj skali i tak dalej. Mi się bardzo spodobało to, co ty robisz, bo ty widzisz człowieka w całości. Przynajmniej tak się staram, tak to wszystko próbuję zawrzeć w sposobie, w jaki patrzę na człowieka wtedy, kiedy on szuka siebie na bazie głosu, bo dla mnie nauka głosu to jest poszukiwanie siebie i nawet jeśli na początku ktoś przychodzi do mnie i mówi, tak jak wspomniałaś, że chodzi mu o C3 czy mhm. jakiekolwiek wyczyny wokalne. Mhm. I głównie też chodzi mu o to, żeby ten głos działał tak, jak on chce, i wtedy, kiedy on chce, czyli szuka pewnego rodzaju kontroli tak naprawdę nad głosem. Mhm. To i tak finalnie po zdjęciu tych pierwszych warstw dochodzi do tego momentu, że chodzi o to, że potrzebujemy być bliżej siebie. Potrzebujemy większej wrażliwości na siebie, kontaktu ze sobą, akceptacji. Akceptacji no, bardzo potrzebnej, obecnej i takiej bym powiedziała niezbędnej do tego, mm -hmm. żeby, żeby się zbliżyć. Więc to jest i różne, i bliskie sobie za każdym razem. A czy o ciele jest mało? Myślę, że jest mało głównie z tego powodu i nie tylko w tematyce wokalu czy, czy głosu. Jest mało jako o pewnej przestrzeni nas samych, w której my możemy stworzyć dla siebie warunki. My mamy wobec ciała bardzo dużo oczekiwań, a to jest coś, czego ja chcę oduczyć ludzi. Mhm. A dlaczego mamy oczekiwania? No, bo nam się wyobraża. Że jakieś powinno być? Czy... Że jakieś powinno mhm. być, że jakieś będzie akceptowalne zewnętrznie, że... Coś powinno robić. Coś powinno robić, coś o nas mówić, być jakąś wizytówką tego, co też ma pokazywać nas innych, niż siebie widzimy sami. Bo mm -hmm. często widzimy to, czego nie chcemy w sobie widzieć, więc mm -hmm. zamykamy na to oczy, zamykamy czucie. I w ten sposób y, tu dopiero się zaczyna problem i zaczyna się też jakiś taki rodzaj pogubienia i pustki, przede wszystkim, który mm -hmm. myślę artystom jest bardzo znany. I w związku z tym pracujesz bardziej na poziomie ciała, czy bardziej na poziomie mm, emocji, czy bardziej na poziomie przekonań, świadomości? Jak to u ciebie jest? Myślę, że to jest jakiś taki koktajl. To jest pomieszanie różnych y, tych, tych aspektów i w zależności od tego, co jest przebijające, co czuję, że mogłoby być takim kluczem, który na początek coś otworzy, do czegoś przybliży, to to jest... Jakimś pierwszym krokiem, ale czy zaczynam od ciała? Pewnie tak, ale czy od samego ciała nie, bo nie można o nim mówić bez oddechu, nie można o nim mówić bez mhm. emocji, nie można też o nim mówić bez fizjologii. W mhm. związku z tym to się wszystko miesza i nigdy nie jesteś w stanie spojrzeć na to wybiórczo. Mhm. Ja przynajmniej tak to odczuwam i. To są takie wartości, które prowadzą mnie. A z Twoich doświadczeń, z Twoich obserwacji hmm, wynika, że z czym najczęściej, można powiedzieć, my Polacy, ale osoby, które do Ciebie przychodzą, mają problem, jeżeli chodzi o ciało. Z tym, że go nie znają. Okej, okay, to duże. Czyli z sami tym, że, siebie. Tak, że, nie, że traktujemy je trochę jak pokój do wynajęcia, mhm. albo dom do wynajęcia który ma czemuś służyć, ale niekoniecznie jest naszym własnym domem. Myślisz, że z, z czego to wynika, że się nie znamy? Hu, pewnie powodów może być tysiące, ale to, co przychodzi mi pierwsze, więc na tym się oprę, to myślę, że bardzo się siebie boimy często. Boimy się własnej wrażliwości, która w obecnym świecie, z jednej strony pisane są książki o wysokiej wrażliwości, a z drugiej mm -hmm. strony pisane są o niej trochę w kontekście tej inności której nadal się bardzo boimy. I myślę, że to, co ciało nam przychodzi, to to, że czujemy. Jak czujemy, mm. to okazuje się bardzo często, że to jest niewygodne. A jak nie jest niewygodne, to zamierzamy to pod stół. Mm -hmm. No i tutaj pętla się zaczyna zamykać, i my się kręcimy w tym wirze odcinania się, ale jednocześnie za tym czuciem i za tą wrażliwością tęsknimy, bo na przykład po to sięgamy po kreację, po to sięgamy mhm. po proces twórczy. Żeby jednak doj dojrzeć... Coś w środku, co jest tak, głębiej. Tak, mhm. tak. Więc to jest paradoks tak naprawdę. Też yy, poszukiwania artystycznych, że jest w nich dużo pogubienia. Może być to tym procesem, który nas do siebie przybliża, ale to podstawą przybliżenia jest jednak uznanie swojej fizyczności że my tutaj oto dwie nogi stoją na tej ziemi i mają swoje napięcia, mają swoje emocje, swoje lęki, swoje marzenia i to wszystko trzeba wyłożyć na stół. Ja mam takie obserwacje, które już w podcastach mi się pojawiły, które wynikają z moich doświadczeń z Korei, doświadczenie komatki, nie wiem czy masz podobne, ale nasz wschodnioeuropejski proces wychowawczy, polski proces wychowawczy też dziewczynek bo akurat ja dysponuje takim potomstwem, ja e, też. Bywa, bywa odcinający od ciała po prostu, jakby ja sama przez to przeszłam i sama też jestem w procesie dochodzenia do porozumienia ze swoim ciałem. I miałam ostatnio taką sytuację, gdzie do mojej siedmioletniej córki osoba dorosła, to już nie ma w zasadzie znaczenia, jakby jak skoligacona, natomiast powiedziała, wciągnij brzuch, mnie zmroziło. No. I co teraz? I co, te, no ja I to, co ta to, siedem, ja... siedmiolatka, czy siedemnastolatka, no. czy dwudziestosiedmiolatka, czy nawet każdy człowiek ciut bardziej posunięty w wieku, co on ma z tą informacją zrobić? No co ma zrobić z tym wymaganiem, które właściwie jest o czym? No. Od tym drugim człowieku bym powiedziała. No, nie? to zawsze, to, to no. oczywiście. Natomiast na co to nas kierunkuje? Kierunkuje mm. nas na tą sferę zewnętrzną. Zewnątrz, sterowność, tak. tak, zewnątrz, sterowność to raz, a dwa przede wszystkim to, że to, co na zewnątrz nas określa. tak? Czyli tak. ta ważna jest ta tak? zewnętrzna skorupka oczywiście. tego jajka, którym jesteśmy, tak. ona jest jakaś. My mm. poubieramy to w jakieś ubranka, jakieś manipulacje, łatki, mm. to przykryjemy, to odkryjemy. I damy pewną fasadę. To znaczy, że co? Co się dzieje z tym, co tam zostało, za tą ścianą, którą mhm. stworzyliśmy potem? A mnie interesuje to, co jest za tą ścianą, za tym murem. Łatwo jest tam się dostać? Łatwo. Tylko nie należy tego nadużywać. Dlaczego? Dlatego, że ten mur po coś powstał. Był jakąś niezwykle ważnym elementem procesu tego danego człowieka, tej danej historii. On chronił na pewnym etapie życia. I wejść tam z buta, to znaczy zniszczyć czyjąś rzeczywistość, i łatwo to zrobić. Jeśli tylko rozumiesz człowieka, mm. masz do tego pewne widzenie i wrażliwość słuchania go, to zobaczysz te szczeliny, których on nie widzi, ale on też dla, z jakiegoś powodu ich nie widzi. W związku z tym on może przyszedł nawet poszukać, ale to, czego najbardziej potrzebuje, to czasu którego paradoksalnie prawdopodobnie sam sobie też nie daje. Więc to, czego ja ludzi uczę, to rozłożenia też procesu w czasie, mm -hmm. że to się nie może zadzieć na pstryk. Ja nie mogę nagle po pół godzinie zaśpiewać wspaniale otwartym głosem, bo to jest po prostu fizycznie, fizjologicznie niemożliwe. To tak to działa bajka, jakaś mm -hmm. różdżka, ale nie, nie człowiek. W związku z tym rozwalić człowieka łatwo, mur przebić naprawdę nie jest to kłopotem. Ale poskładać go tak, żeby on czuł się bezpiecznie, tak, żeby jego historia była uszanowana, to już jest mhm. większą sztuką. Czyli to jest rodzaj też terapii po prostu? Tak to brzmi. Myślałaś o sobie w tym sposób kiedyś? Wiesz co, właśnie dzisiaj, w trakcie tych warsztatów padło takie pytanie, czy to jest terapia, czy, 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 czy to jest terapeutyczne. Wydaje mi się, że człowiek za każdym razem, kiedy zadaje sobie pytanie do siebie, wchodzi w proces terapii. Jeśli tylko ma odwagę szukać tej odpowiedzi w sposób taki niemanipulacyjny, nie oszukując siebie, to to już jest pewna zmiana, w którą on chodzi, wchodzi, więc siłą rzeczy terapeutyzuje sam siebie. Ja bardzo wierzę w to, że człowiek w większość rzeczy, właściwie naprawdę niezwykłą większość, mógłby w sobie zmienić sam. Nie o to chodzi, że ma być z osią samosią, mm -hmm. ale że dostępność do tych rzeczy jest większa niż nam się wydaje. Wracając do tematu tego ciała. Tak jakbyś miała jednym zdaniem powiedzieć, a mam kilka takich grubych pytań, które, na które bym chciała jednozdaniową <grym> odpowiedź. O trudne. tak. <grym> <grym> Powiedz mi w kontekście głosu, u mnie akurat w kontekście śpiewu, ale myślę, że ogólnie w kontekście głosu, jakbyś miała powiedzieć, czym jest ciało? Jakbyś to powiedziała? To, co ja mogę powiedzieć, bo muszę to odnieść od siebie, jeśli tak zadajesz mi to pytanie, to to jest moja przestrzeń, w której szukam bezpieczeństwa. Mm -hmm. To jest moja przestrzeń, w której wiem, że jestem u siebie. Znaczy mówię o, o tym momencie z teraz, tego, jak ja to czuję. Kiedyś było pewnie inaczej, i ta dostępność do siebie i to poczucie bezpieczeństwa we mnie też było inne. Ale teraz jest takie, mogę powiedzieć o tym z tego momentu, i to jest chyba fund fundamentalne do wszelkich kolejnych kroków dla mnie, bo to oznacza, że jeśli ja się czuję bezpieczna i jestem u siebie, to ja mogę eksperymentować, to ja mogę marzyć, to ja mogę sięgać po takie rzeczy, które wydają mi się może nie od razu łatwe. Nie od razu dostępne, ale czując tu swoją pozycję, ja mogę do nich wystartować. A co to Bo znaczy? zawsze wiem, że mogę wrócić co tak? to znaczy, do tego swoją pozycję. No to, w ogóle, to znowu wracamy do tego, co, co jakby jest związane z tym ciałem i jego tematem, po prostu odczuwać siebie, siebie od stóp do głów, czyli. Chodzi o świadomość? Gdzie się za tak, mm -hmm. absolutnie. Gdzie się zaczynam, gdzie się kończę, ale nie w rozumieniu intelektualnym, że ja wiem, że mam nogę, jedną, drugą rękę. Tylko czy ja fizycznie jestem w stanie czuć, gdzie się zaczyna mój duży palec. Czy to jest to, co robi na przykład medytacja, że nam ja nie jestem specjalistką, od razu powiem, natomiast ja też nie. <laughs> że. Mamy się skupić na jednej części ciała i posłuchać, poczuć na przykład jak wdech i wydech w obrębie nosa nam na przykład co robi i wtedy skupiamy się na tej części ciała i wiemy, Że, czujemy ją. I jest to podobny mianownik, to mhm. znaczy służy to głównie temu, żeby zauważyć tą część, mhm. żeby ona była dla nas obecna, tak. żeby ją rozumieć w przestrzeni, bo my też nie bardzo wiemy ile my miejsca zajmujemy sobą. W związku z tym tak, to jest takie uczucie Ufizycznienia swojego bytu, a więc ja jestem od lewej do prawej, od dołu do góry i mogę zobaczyć się jako pewien obiekt. Mm -hmm. Staje się dla siebie fizyczna. To jest ba bardzo istotne, żeby umieć poczuć swoją fizyczność. Mhm, ale dobra, przychodzi do ciebie taki 23 latek, który chce zrobić karierę wokalną i to sobie mówi, no co mi ta baba tutaj gada, że gdzie ja mam mały, duży, mały palec, kiedy ja chcę po prostu to C. No tak, to, to ja wiem to, to te, te rozmowy I są co na wtedy? porządku dziennym. No dokładnie. Już mam ten moment, myślę, w swojej pracy, że zazwyczaj, jeśli ktoś do mnie przychodzi, to, to jestem już. tak jednoznaczna, myślę, jeśli chodzi o formę, w jakiej pracuję. I to się może komuś podobać lub nie, ale takie to jest, mm -hmm. tak pracuje. I zwykle jednak wie, po co przychodzi. Mm -hmm. To jest już naprawdę y, sytuacja to jest bardzo... Luksus. Absolutnie. Ale zdarzały ci się na pewno takie Ale postaci. wyobrażenia na temat tego, co wynika z tego, co ja proponuję, oczywiście są różne. I mm. one z, przede wszystkim zawsze łączą się z tym, że a, ja myślałam, że to będzie szybciej. No. Albo, ale to naprawdę tak trzeba grzebać? No, można nie grzebać, tylko wtedy się ślizgasz po powierzchni mm. i tak naprawdę nic nie zmieniasz, tylko bawimy się w grę, że coś jest zmieniane, ulepszane. Więc dla mnie jest to strata czasu. Jeśli ktoś chce w ten sposób spędzać swój czas, okej, okay. ale mój nie widzę powodu. Też wyobrażam sobie, że takie wchodzenie głębiej jest o szczerości pewnej wobec siebie i też wobec, zakładamy, że mówimy o wokalistach wobec odbiorców, bo to jednak wpływa na formę przekazu i pewnie na sam przekaz, a ślizganie się po, po, po powierzchni, no może być takie, może efekciarskie, na przykład czasami, jeżeli, jeżeli mówimy o śpiewie, ale niekoniecznie faktycznie. Szczere. No, no, na pewno jest to efekciarskie, jakoś tam podążające za modami czy, mhm. czy próbujące się dopasować do czegoś, co, co obecnie nazwijmy się chociażby sprzedaje, tak? bo to też jest ważny no, aspekt tak, tak, tej, no. tego życia. Ale to, to, co na pewno wtedy funkcjonuje, jeśli ta szczerość i też taka dostępność samego dla siebie jest nieobecna, to to, że to jest wymyślone. Mhm. Że my jesteśmy wtedy pewnym konstruktem, jakimś wokalem. Jest oto wokalista, który lubi ten dźwięk od tej wokalistki, tamten od tamtej. Styl weźmie troszeczkę od tego, aranżację i stwarza z siebie taki pewien produkt. To nawet nie jest celem, moim zdaniem. To są jakieś marzenia, ale one znowu są zewnętrzne i nie bazujące na tym, Kim ty naprawdę jesteś, jaki jest naprawdę Twój potencjał, jaki jest temper Twojego głosu, jaka jest Twoja skala, jaka jest Twoja wrażliwość prawdziwa, nie to, co się komuś podoba, nie to, co e, może się podobać, tylko jaki jesteś. Mhm. I to jest e, trudne. Zdarzało Ci dla się, wokalistów, że, że e, ludzie pokali u Ciebie na zajęciach? Myślę, ale że nie zdarza dlatego, że... mi się, że oni nie płaczą na zajęciach. <laughs> okay. Nie żartuję. Ale myślę, chodzi że chodzi mi płakać. Płakać to znaczy dla mnie odczuć jakiś nadmiar, tak? Doświadczenia, albo zderzyć się z zderzyć czymś, zderzyć no. się z czymś mhm. czyli tak trochę pochylić się nad mhm. sobą, zatroszczyć się o siebie, na przykład. zasmucić się sobą i wiele innych odczuć, które mhm. się z tym łączą. Mhm. Tak, ludzie u mnie na lekcjach płaczą. Mhm, tak, bo ja nie pytam o ten płacz, który jest ze złości, chociaż wyobrażam sobie, że z bezsilności Taki też jest. może być. Ze złości też, ale też takie na przykład, że bronili się przez całe życie przed czymś i jednak się z tym zmierzyli u ciebie. No tak, to jest bardzo często, kiedy przychodzi ktoś, kto już przeszedł jakąś ścieżkę, mhm. ma za sobą wiele prób podejść i ma wrażenie, że... Tu już sobie złapał taki moment, że te sznureczki są połapane. A tu jednak? I potem się okazuje, że przychodzi i on na przykład nie oddycha. No bo tak. jego oddech jest pewną formą wytronowanej konstrukcji, która mm. nie ma nic wspólnego z naturalnym oddechem. No kurczę. I to naprawdę nie jest łatwe. I to jest duże. No, no znaczy to jest przede wszystkim dotkliwe. Dotykające, tak. Tak, tak. Tak, dla mnie również tak naprawdę. Przeżywasz takie zajęcia, które prowadzisz? spotkania. Myślę, że zawsze, bo inaczej by mnie tam nie było. A czemu zajęłaś się głosem i pracą z ciałem? Myślę, że głos się zajął mną. Czyli jak to było? Myślę, że ja sama poprzez głos i pracę z ciałem znalazłam wiele odpowiedzi i dalej znajduję. One mnie zaprowadzają do takiej jakości życia i takiej jakości bycia ze sobą, którą po prostu chciałabym, żeby ludzie której chciałabym, żeby ludzie doświadczali. Nie mówię, że ona jest najlepsza, ona jest różna w zależności od momentu, który przeżywam, w którym jestem, ale ta dostępność, to, że możesz się dotknąć, możesz się ze sobą spotkać, wydaje mi się, że jest warte wszelkich starań. I ty jesteś cały czas w swoim procesie, ze swoim głosem, ze swoim ciałem? Myślę, że do śmierci. <noise> Bo mhm. to nie jest, to jest proces nieskończony i to trzeba mieć jasność, że tutaj się nie, od, nie odfajkuje. Tej kropeczki i potem to już a, jakoś poleci. Mhm. A dlaczego jest nieskończone? Mm, bo jest nowy dzień. I? A wraz z nim przychodzą nowe odczucia, nowe sytuacje, nowe emocje, nowe zdarzenia, mhm. nowe wpływy. Coś cały czas do, nas dotyka, zmienia w związku z tym, jeśli tylko na to pozwolimy i się nie obwarujemy mhm. tym wszystkim, co ma nas odciąć od tego. Więc my jesteśmy... Cały czas dla siebie pewnym rodzajem takiej trochę masy, która cały czas podlega ruchowi. Jeśli tylko pozwolimy sobie na to, oczywiście. A jak wyglądają, chciałam powiedzieć, relacje, ale to też nie jest o tym. Spotkania z Twoimi uczniami, tak można hmm. powiedzieć? Hmm. Można. Um, czy ty masz tak, że na przykład spotykasz jedną tę samą osobę regularnie, nie wiem, przez rok, dwa albo nawet dłużej? Jak to wygląda? To jest bardzo różnie. Te procesy są bardzo różne, bo momenty, w których te osoby do mnie przychodzą, są dla nich różne, w zależności od tego, ile już sami ze sobą zrobili, ile odwagi mają sami ze sobą robić, przede wszystkim w poczuciu takiej własnej odpowiedzialności, mm -hmm. do czego ja też dążę. Moim celem jest to, żeby ktoś nie musiał do mnie chodzić. Ja nie mam pomysłu pod tytułem, a będziesz chodził 15 lat i zawsze mnie będziesz potrzebował. Proces, który ja proponuję, jest po to, żeby ta osoba, która przyszła się czegoś do siebie, o sobie dowiedzieć, odzyskała przede wszystkim niezależność. Jako wokalista, jako człowiek, jako artysta. To nie jest jeden poziom. I oczywiście to osiągamy w różnym tempie. Tak, bo nasza gotowość jest różna, i, i też odwaga. I zdarza się też, że się nie da jej osiągnąć akurat teraz. Zdarza się. I co wtedy mówisz takiej osobie: Słuchaj, że potrzebuje czasu, tak mhm. jak na to wszystko. Czasem jest tak, że, nie wiem, miałam ostatnio taką sytuację, ktoś był na jednej lekcji trzy lata temu. Mhm. Coś się dla niego na tyle silnego wydarzyło, że on wrócił do mnie po tych trzech latach. W tym czasie sam ze sobą układał się, dojrzewał, sprawdzał, poznawał. I po tych trzech latach ta dziewczyna przyszła i powiedziała: Wiesz co? Teraz mogę, mo, możemy zacząć pracę. Wspaniałe. No tak. <laughs> to przede wszystkim było takie bardzo też wzruszające, bo, bo faktycznie mogłyśmy iść dalej. A jak ważne w tym naszym kontekście ciała i głosu, w tej naszej świadomości głosu, ważna jest znajomość anatomii, na przykład? Myślisz, no, to że to... jest dla mnie to jest podstawą. Czyli każdy, kto do ciebie przyjdzie, też powinien się z tym zaznajomić? Nie, nie, to nie, 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 nie w tym jest, jest rzecz. Jest jakaś baza wiedzy, która właśnie pozwala być niezależnym, czyli zrozumienie. Zrozumieć to znaczy móc zacząć podążać za doświadczeniem, ale samodzielnie, czyli ja nie wkładam go w jakieś doświadczenie, tylko pokazuję pewną ścieżkę, która pozwala mu ją odtwarzać, bo to jest bardzo ważne, żeby na nowo umieć w nią samodzielnie wejść. Ale nie, nie jest z poziomu tej osoby, która się uczy, ta wiedza nie jest potrzebna tak obszerna jak tą, którą ja przez no lata ty, zdobywałam. Ty tak, ty tak. Natomiast y, jest z, z mojego punktu widzenia bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak wygląda przepona, żeby nie gadać o niej bzdur. Mhm. Trzeba wiedzieć, że powietrze nie dochodzi do brzucha, chociażby fizycznie, mhm. bo nie dochodzi, mhm. ale trzeba rozumieć, gdzie się kończy funkcja oddechowa i to jest znacznie niżej niż płuca. W związku z tym, rozumienie tych rzeczy odczarowuje pewne hasła, które funkcjonują mity. w danym mity, w tak. danym środowisku, a ich jest od cholery po prostu. No to dawaj, jakiś mit. O matko, mit. No, m, chociażby nie wiem, zaśpiewaj z brzucha. Tak. Mhm. Albo nie wiem, co tam jeszcze może być. Widzisz, ja te wszystkie mity chyba wyparłam, bo nawet nie pamiętam hasła. Myślę, że każdy z nas się z nimi zderzył, ja też. Tak, oczywiście, no, tak, więc ich typu... jest tysiące, tam pchanie tych szaf i różnych rzeczy. Oczywiście można powiedzieć, zmienia się to. To jest bardzo dobrze, że się zmienia, bo ta świadomość się zmienia wśród mhm. ludzi uczących się i uczących funkcjonujących w tym środowisku i to bardzo dobrze, bo przestajemy opowiadać bzdury, w które wierzą ludzie, Którzy przychodzą po pomoc. To jest bardzo ważne, że oni przychodzą w jakiś momencie desperacji, czegoś chcą bardzo, chcą coś mm. zmienić, potrzebują wsparcia i w, i w tym momencie, nie znając się na tym, uwierzą we wszystko. Mm -hmm. Taka jest no, prawda. Tak, tak? tak, a tych I informacji sami to przeszło. Ja sama tak. to przeszłam też w swoim procesie edukacji, więc y, ta wiedza po stronie trenera dla mnie jest niezbędna z powodu odpowiedzialności. I właśnie tego, żeby się, żeby się w tych mitach nie poruszać i o nie nawet nie ocierać. Mm -hmm. Natomiast spo, z poziomu osoby, która się uczy, też jest o tyle istotne, żeby sobie nie dać czegoś wciskać. Czyli żeby nie dać się zaczarować pewną wizją, która nie ma podstaw. Mm -hmm. I, I do... właściwie szkodzi, to jest co najgorsze. No właśnie, i do tego ta świadomość e, chociażby anatomii w jakimś podstawowym stopniu by się przydała. Bardzo. Naprawdę. Mm, mm, nie można inaczej. Nie widzicie tego, ja to widziałam, ale Tamina mówiła, że bardzo. Tak <laughs> no dobra, bardzo. ale to w takim razie jakbyśmy miały określić takie podstawy, no bo jesteśmy ciągle w temacie ciała jednak, a to ciało to nie tylko świadomość, ale czy praca z ciałem, ale właśnie i ja, anatomia. Takie podstawy, czy na przykład ktoś, kto zajmuje się głosem, powinien wiedzieć, gdzie i jak jakie ma rezonatory na przykład? O, to już jest w ogóle inny temat. To już jest akustyka głosu, to jest kwestia samogłosek, ciało, tak, ale to już jest poziom high level. Okej, okay, to taki podstawowy, co tam jest? Potrzebuje wiedzieć, że ma dwie nogi, mm -hmm. na jaką szerokość je może stawiać, żeby nie doprowadzać do napięć. Potrzebuje okay. rozumieć, jak ustawiać kręgosłup, czyli Potrzebuje rozumieć to, co potrzebujemy, czy jedziemy tramwajem, czy, mm -hmm. czy idziemy na spacer, czy cokolwiek takiego. Czyli potrzebuje do, umieć doświadczać swojej postury. My jesteśmy pokręceni, nasze kręgosłupy są bardzo. poprzytrącane siedzeniem, mm -hmm. stylem życia, bardzo różnymi rzeczami, nerwami. Złymi butami. A wieloma naprawdę rzeczami. Tak. I to wszystko w tym naszym ciele funkcjonuje. Jeśli ta posturalność jest zaburzona, czyli jednak nie wiemy, Mhm. jak jesteśmy zbudowani, to nie przeszkadza nam, że mamy wciągnięte pod spód pośladki, jak pies z podkulonym ogonem mhm. i uważamy to za swoją normę, która ta sytuacja normą nie jest. Wyciągamy szyję do przodu jak żółw i czujemy, że w ten sposób się wypatruje szczegółów, mhm. a to też nie jest prawda. Bierzemy mikrofon do ręki, mamy usztywniony cały obręcz barkową i jest nam z tym dobrze, mhm. a to dobre nie jest. I wiesz, no to to by było szereg mhm. bardzo różnych rzeczy, można by było mnożyć się w nieskończoność. Okay. Po prostu człowiek potrzebuje rozumieć, kim jest, z czego się składa. Mhm. Nie musi znać procesów biochemicznych, może nie znać się neuro neurobiologii, chociaż jest naprawdę ciekawa. Ale potrzebuje tak naprawdę tej wiedzy, którą gdzieś po drodze dostajemy, tylko nie wiemy po co się jej uczymy. Czyli to, czego się uczymy na biologii. Gdybyśmy się nie uczyli tak wnikliwie budowy pantofelka, tak. a swojego. To ciała, ten przysłowiowy tak, pantofelek. To myślę, że to by posłużyło na przykład mikaliści. Bardzo, prawda? No, żeby wiedzieć po, po, co, po tak. co. Po co? Po co? Po co? Wiesz, osoby pracujące z głosem to też i nauczyciele, i lekarze przecież. oni no, Ale wszyscy, oczywiście. Wszyscy, zresztą ostatnio rozmawiałam z Ewą Klepacką-Gryz w podcaście o psychosomatyce. Ona straciła głos i też zaczęła skupiać się na swoim ciele w, innym, w inny sposób, w innym wymiarze. A pracuje głosem jako terapeutka, więc i terapeutom też ta świadomość mogłaby się przydać, prawda? Wiesz, chyba nawet nie znam takiego zawodu, którym ta świadomość Znaczymy. nie przydałaby się. Pewnie. To bardziej tak trzeba na to spojrzeć, bo to jest yy, fundament. No i właśnie z Ewą rozmawiałyśmy o tym, że trochę ludzie tak po macoszemu traktują głos. Trochę tak jak oddychanie. Nie zauważamy, że mamy, nie zauważamy, co robimy. Jeżeli nie zajmujesz się tym profesjonalnie, czyli nie jesteś wokalistą, nie wiem, mówcą, lektorem czy trenerem wokalnym, no to ten głos jest, bo jest. Oczy są, bo są, mm, oddycham, tak. bo oddycham. W zasadzie, czy robię to dobrze, czy źle, nie zauważam tego. Tak, naprawdę. Mm, zauważają wtedy, kiedy on odmawia posłuszeństwa. Co się robi złego. Tak? Tak, to jest ten moment dzieje. graniczny, mm -hmm. który mówi, okej, okay, to co dalej? Ale to dalej bardzo często nie jest ten moment, który mówi, to co mogę w sobie zmienić w rozumieniu, o co tu we mnie chodzi? To jest ba ale bardziej z poziomu, to jaki ja lek mogę na siebie wziąć. No, jako zniwelować objawy. Tak, jakie ćwiczenie konkretne to, a nie inne. Ja tak. mogę postukać 150 tysięcy razy. I niech to mi działa. Mm -hmm. Niech mi to działa. Nie ja działam. To okay. nie jest to, że ten głos to jestem ja i on tylko jest przedłużeniem tego, jak ja żyję. Ja mm -hmm. zawsze mówię, że śpiewasz tak, jak żyjesz. Ładne. Mówisz tak, jak żyjesz. Ładne. Oddychasz tak, jak żyjesz. To nie, to nie, to nie masz problemu z głosem, to głos ma problem z tobą. Mm -hmm. To jest odwrócenie patrzenia. I ta optyka nie zawsze pasuje bo ona się łączy z odpowiedzialnością. Oj tak, no z całym życiem nagle się okazuje, tak, nie? Tak. Że tutaj trzeba by pozmieniać da bardzo dużo, żeby ten głos. Tak, tak. To wyleczyć... jest długa podróż po prostu. Długa podróż tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, niekończąca się. Tak. Czy to nasze ciało, które poznajemy na drodze jakiegoś naszego procesu uświadamiania, ono oczywiście wysyła nam różne sygnały. Ono nam może na przykład pomagać zrozumieć różne rzeczy, albo przeszkadzać na przykład? To jest ciało, to jest niewiarygodna baza informacji, jeśli tylko umiesz z siebie czytać. Mm -hmm. Jestem teraz w tak, na takim etapie, gdzie razem z Adamem Czaplą kończymy pracę nad książką, która będzie takim rozmyślnikiem o głosie. Nazywać się będzie Niezbędnik. Mojego głosu, czyli o odzyskiwaniu wrażliwości na siebie i na swój głos. Ładna. Bo to o tym jest. Mm -hmm. Ja jestem przekonana, że większość naszych chorób by się nie zdarzyła różnych, nie mm -hmm. tylko głosu, gdybyśmy mieli wrażliwość na subtelności. A mm -hmm. nam mm -hmm. musi się kiera na głowę spaść, mm -hmm. albo cegła, żeby się obudzić. Okej, okay, dobrze, jest, to, to też działa, tak? tak? No To też jest jakiś impuls. Ostateczny. <laughs> Ale... Ale skuteczny może to być. Okay. Natomiast y, każdy obraz składa się ze szczegółów. Hmm. Coś I zawsze subtelność. się zaczyna od y, kropki, i jakoś tak nam się porobiło, że nas interesuje tylko efekt końcowy. Nikogo nie interesuje tak do końca, tak mm -hmm. naprawdę. Mm -hmm. Jak to się dzieje, że on jest skończony? Ile razy? Ten pędzel poszedł nie w tym kierunku, co trzeba mm -hmm. ile razy ulegliśmy frustracji, bo to nie poszło w tym kierunku, który sobie wymarzyliśmy, mm -hmm. ale malowanie tego prawdziwego obrazu, a nie nie wiem, na tablecie, oznacza, że błąd nie będzie zmazywalny. Moja córka teraz jest w czwartej klasie, i na matematyce pani powiedziała im, nie używamy zmazywalnych długopisów, które w szkołach teraz są bardzo popularne. Mm -hmm. Czemu? Czemu używamy zmazywalnych mhm. długopisów? Żeby niwelować, chować błędy. Swoje błędy. No tak, to jest o jakimś też perfekcjonizmie dzisiejszego świata, też o takiej potrzebie szybkich efektów, to też się o tym mówi, że dzisiaj. O też nie, o, o nierealności. Mhm. Tak, bo jakby świat perfekcyjny, idealny nie istnieje. Jest żywy, może być żywy, zmienny, dynamiczny, ekspresyjny. Bardzo niedoskonały. Różne. niedoskonały, ale właśnie doskonały w tej swojej niedoskonałości, tak? tak. I takie też jest ciało ludzkie, taki jest głos ludzki. On jest normatywny i nienormatywny jednocześnie. Mm -hmm. Tak, odnosi się do pewnych prawd, chociażby fizjologicznych, i jednocześnie czytając fizjologię wprost, jesteśmy w błędzie. Mm -hmm. Bo na to się nakłada jeszcze szereg innych rzeczy, które czynią tą fizjologię nienormatywną mm -hmm. u każdego z nas. Mm -hmm. I to jest trudnością. W uczeniu człowieka, w uczeniu ciała ludzkiego, że chcemy brać to zero-jedynkowo. Hubert Noe, którego ja uwielbiam, jest to foniatra i też trener wokalny, Austriak, od którego się uczę od lat, ale też myślę, że jesteśmy na takim poziomie, że możemy rozmawiać ze sobą i wymieniać się już teraz. Zawsze mówi o tym, jak niesamowite jest to, że chcemy tej zero-jedynkowości na każdym kroku. Nie zapominając, że nie wiem, kwiatek podlany to jest kwiatek, który finalnie nie żyje. Za mocno podlany, bo mhm. zgnił. Ale kwiatek zasuszony również nie żyje, tylko z innego powodu, ale efekt jest ten sam. Mhm. A gdzie jest środek? Dokładnie. Gdzie jest ludzkie wahanie się? Zapominamy o tym, że praca krtani, czyli naszego ciała, żeby mogła wydać dźwięk, bazuje na wahaniu się, czyli ruchomości chrząstek względem siebie. Mhm. To jest stałe niezrozumienie, że głos powstaje z wahania się wibracji. Ładne też. Nie? To mm -hmm. tam powstaje największa magia tam mamy wszystkie rzeczy alikwotowe to tam zaczynają dźwięczeć wszystkie dzwoneczki, czyli rzeczy nieoczywiste. Mm -hmm. Punkt, kropka to jest jakaś śmierć to jest jakieś zatrzymanie to jest jakieś zwarcie to jest dążenie do stabilności, która nie uwzględnia ruchu życiowego. To nie jest świat. No, ale cały świat trochę dzisiaj idzie w tę stronę. Nie? No ale w zobacz takim... jaki paradoks, że z jednej mm -hmm. strony idzie, goni, czyli I tak, ale z drugiej strony, jak się zatrzyma, to się usztywnie. Mm -hmm. Nie, to się ruszaj i rozum, że ta noga idzie. Nie musisz stać w miejscu. Potrzebujesz czuć własny ruch. To jest inna, inne doświadczenie. No właśnie, I a propos ruchu, to też wiem, że współpracujesz, o czym my też chwilę wcześniej rozmawiałyśmy, z Markiem Balińskim przy okazji warsztatów. A Marek Baliński zajmuje się ruchem. Tak, Marek Baliński, którego pozdrawiam serdecznie, jest osobą, którą całkiem niedawno spotkałam, bo rok temu zajmuje się, jest trenerem tai chi. I nasza współpraca jest bardzo ciekawa, bo ona w, w zupełnie z innych spojrzeń, z innych kultur, De facto, mamy jasność i widzenie, że mówimy o tym samym. Tylko może innymi słowami, inaczej to nazywamy, ale te nazwy to jest tylko pewien rodzaj naszego widzenia rzeczywistości. Sens jest pod spodem ten sam. Ale to samo by, by dotyczyło osteopatii, mhm. z którą ja też bardzo lubię się przyjaźnić, czy wszelkie inne rzeczy, które uzupełniają. Prze, przede mną spotkanie z Agnieszką Uwielobób. I naszego spotkania będzie, do, będzie prowadziło w kierunku takim, że będziemy szukały, jak to jest ruszać się mniej, a czuć więcej. No to jest sztuką i każda z tych rzeczy tak mniej więcej w tym kierunku dąży, że te spotkania, czy z Markiem, czy właśnie tu z Agnieszką, czy z innymi osobami, które uzupełniają moją pracę, mnie samą uczą tego wnikliwszego doświadczenia. Mhm. Mm a jak, się, jak spotkaliście się z Markiem? Mm, tutaj łączniczkiem, łącznikiem w tej, tej sytuacji była z kolei inna osoba, czyli Magda Kisienkiewicz, bardzo dobra logopetka i aktorka, i, i osoba pracująca z głosem. I ona gdzieś pożeniła nasze światy i uzupełniła, za co bardzo jej dziękuję. Kolejne spotkanie. Mhm. Jeśli jesteś ciekawa tego, co drugi człowiek ma do powiedzenia, to on właściwie zawsze wniesie coś do swojego, do twojego świata. I ja z tego punktu startuję. A jak myślisz, co on wniósł do twojego? Co on wniósł do, do mojego? Przypomniał mi, że głos jest energią. Mhm. Że ta fala dźwiękowa, to niby takie oczywiste, ale wiedzieć to, a doświadczyć tego, to jest zupełnie co innego. Więc idąc od ciała, od jego... Umiejętności podłączenia się pod jego energię, pod przepływ, który jest znowu fizycznie odczuwalny, to też taka droga i takie drzwi otwarte do tego, żeby zrozumieć, że głos jest też czymś, co się łączy z ruchem, z energetyką i przede wszystkim z tym, żeby stworzyć mu warunki do płynięcia, do tego przepływu, ale go nie popychać kijem. Mhm. Mm nie wytwarzać presji. A presja nie pomaga w żadnym wypadku. No chyba, właśnie, nie? więc to tai chi to jest, i, i, i Marek przede wszystkim, bo jakby to bardziej chodzi o to, co on mówi i jak on widzi ciało w kontekście tego, czym się zajmuje. Przypomniało mi o, o tym, jak bardzo ważne jest doświadczanie swojej własnej energii. Czy jak prowadzicie warsztaty razem, a prowadzicie takie grupowe warsztaty, uczestniczysz w jego zajęciach aktywnie czy z boku? Ja zawsze uczestniczę w zajęciach osób współprowadzących. Mhm. Też to działa w dwie strony. Wtedy ta nasza współpraca jest zupełnie co innego wnosi, ponieważ w ten sposób my możemy zrozumieć te swoje światy. Bo one nawet jak są bardzo bliskie, to są pewną fenomenologią, są pewnym. Fenomenem spojrzenia, i żeby móc tego używać i czerpać z tego, to potrzebujesz to zrobić po prostu. Mm -hmm. no Nie tak. o tym myśleć, gadać, czytać. Tak. Mm -hmm. Jak myślisz, co wniosłaś do świata marka? Mm, to już trzeba by było marka zapytać, trudno mm -hmm. mi powiedzieć. Ja myślę, że może wniosłam coś, że tą energię można przemieniać. Że ona może mieć różną formę, bo mhm. głos już jest po prostu tylko inną formą tej energii, z którą on pracuje. Mhm. A nam się wydaje, że to coś nowego, że trzeba od początku, nieprawda? To jest kontynuacja. A macie jakieś wspólne zajęcia, które są jednocześnie i dla ciała, i dla głosu? Wtedy, kiedy prowadzimy warsztaty? Mhm. Czy to jest tak, że macie zajęcia osobno? Wiesz co, i... to, to, to zawsze na siebie nawzajem pracuje, ale to, to, też to szanujemy mhm. tą przestrzeń, albo uczymy się jej, jej szanować, bo to nie jest takie proste utrzymać język za zębami, wtedy kiedy robisz coś, co ci proponuje współprowadzący, a masz własne odkrycie. Ale myślę, że jest ważne, żeby pozwolić sobie przeżyć to, co dana osoba proponuje. I to wcale nie jest proste, bo my mamy pomysły ogólnie mm -hmm. prawda, więc one nam zaczynają się mnożyć w zderzeniu z inną rzeczywistością, ale żebym mogła zobaczyć tak jak Marek to widzi, to co wnosi, potrzebuję go posłuchać. Mm -hmm. Pokornie. I nie I nie zawsze mi się to udaje. <laughs> Niemożliwe. Możliwe. <śmiech> <śmiech> ale miałaś okazję już kilkukrotnie go wysłuchać. Tak. Na tak. warsztatach i będziecie jeszcze prowadzić? No myślę, że na pewno. Tak. To, to, ale ja, ja też jestem cały czas ciekawa, nie tyle nowego, co jeśli przyjdzie do mnie coś, co mnie inspiruje bardzo, to ja się w to zagłębiam mhm. i wchodzę w to śmiało. Odkryciem tych warsztatów w Ochotnicy w tym roku, które się odbyły. Po raz piąty już yy, była na przykład eurytmia, która wywodzi się ze szkoły waldorskiej. Mhm. I to jest coś niesamowitego, co ona wnosi. Tu eurytmia, nam jeszcze, czyli. Tak, czyli metoda pracy z ciałem, terapeutyczna, wywodząca się właśnie ze szkoły waldorskiej. Czyli trochę tak, jakbyś pokazywała ciałem mowę. Bez słów, tylko poprzez ruch. Tam każda litera, każda samogłoska jest przełożona. To, co wnosi, na razie jeszcze we mnie pracuje, więc trudno mi o tym mówić, mm -hmm. ale ja wiem, że to jest wielkie, mm -hmm. co z tego wynika. I ty tego doświadczyłaś sama tak, na zajęciach? Tak, zajęcia. tak, tak, mm -hmm. tak, I zamierzasz to wprowadzić? O, już to robię. Robisz, już to, to robię, bo mm -hmm. też yy, daję sobie takie przyzwolenie i tego też uczę od trenerów, których uczę z kolei. Mm -hmm. Że to nie o to chodzi, że ja mam zdobyć piętnasty level specjalizacji danej, żeby móc to praktykować. Mhm. Ja mogę to praktykować tak, jak na ten moment rozumiem, najlepiej jak potrafię, i dla mnie to jest wystarczające. No właśnie, a propos ty, tych praktyk różnych, czy ja dobrze kojarzę, że ty też byłaś związana kiedyś bardzo z SLS-em? Nie, z SLS-em nigdy. To nie był ten czas mm -hmm. dla a mnie. Ale miałaś mnie. jakieś techniki, którym byłaś Ja jestem jedyną? certyfikowanym nauczycielem techniki MIX. Ten certyfikat mix. Mm -hmm. robiłam w, w Atlancie, w sensie kończyłam go. Szereg rzeczy tam się nauczyłam, w rozumieniu głównie też Dlatego, że spotkałam, miałam tam wiele ciekawych spotkań podczas tego procesu. Ja osobiście miksem nie, nie uczę, mm -hmm. bo nie wierzę. W no to, więc o to co chciałam on zawiera, zapytać. Ale mm -hmm. nie z poziomu tego, czy to jest dobre, czy złe, tylko ja w sobie tego nie odnajduję, więc nie mogę uczyć czegoś, co nie przystaje do mnie. Mm -hmm. I tutaj chyba Ale było to tyle. Ważnym, ważnym doświadczeniem na Twojej drodze trenerki wokalnej, czy nie, bez znaczenia? Wiesz, co ja jestem zdania, że wszystko, czego doświadczam, mówi też mi na przykład o tym, czego ja nie chcę robić. Mhm. I to jest moje doświadczenie. Mhm. I całkowicie już z tego zrezygnowałaś? Tak. I akurat tutaj zero-jedynkowo. Znaczy, to, to jest takie dla mnie jednoznaczne, ale nie ucinające, tylko tak, mam taką jasność. Mhm. Wierzę w ciało. Wierzę w fizjologię głosu. A te wszystkie w... techniki, które się pojawiają, Flow Foundation czy jakieś inne. Ale to tu... ja. Flow Foundation to technika, to wiesz, to, to jest długa droga od nazwy do tego, skąd mm -hmm. ona powstała. Hubert Noe, który nie jest twórcą Flow Foundation, ale jest propagatorem tego widzenia, bada głos naprawdę od bardzo długiego czasu ludzki i, to, i jego poziom wiedzy na ten temat, ale też jego prywatnych doświadczeń, bo on potrafi to na sobie praktykować, co jest istotne, jest naprawdę niezwykle imponujący. W rozumieniu jest ciekawy. To jest człowiek ciekawy człowieka. W związku z tym, to ja od niego wzięłam tą fizjologię głosu i to ta nazwa Flow Foundation, która gdzieś zaczęła być marketingowa, tak. jest nazwą, ale Flow Foundation to nie jest technika bazująca tylko i wyłącznie na przepływie powietrza. Mm -hmm. A na czym? O, to nie, nie starczyłoby nam tutaj <noise> czasu, i nawet nie chciałabym mm -hmm. to wchodzić w, te, w mm -hmm. taką formę tłumaczenia tego. To jest o bardzo głębokim zrozumieniu człowieka, ciała ludzkiego na poziomie zarówno fizjologii, jak i akustyki, głosu, jak i też włączając to całą sferę właśnie jego nienormatywności, wynikającej z tego, że jest emocjonalny, że. Gdzieś ma napięcia, czegoś się boi i tak dalej. O tym się tam nie mówi wprost, ale tego tam jest dużo. I zawsze wzięcie sobie jednego elementu z całości oznacza, że będzie to obraz okrojony, czyli nieprawdziwy. Ja, mnie bardzo zawsze zależy na, na przekazie, który uwzględnia całość, bo każda inna forma jest po prostu ucinająca, krzywdząca, mhm. wypaczająca o to może jest dobre słowo. Czy to jest też tak, że w związku z tym do ciała i do głosu starasz się podchodzić holistycznie? O, no, to takie słowo, które tak, no takie to jest, ale bardziej bym sobie powiedziała, że ja do tego, do mojego procesu uczenia głosu, uczenia siebie, swojego głosu, zapraszam wszystko, co ludzkie. I to bym można było pewnie nazwać holistyką. Tak, myślę, <laughs> że tak. Bardzo ładne podsumowanie. A jeszcze na sam koniec miałabym do ciebie pytanie, jeżeli ktoś, jak to nazwać, jeżeli ktoś czuje, że ma do odkrycia różne obszary jeszcze swojej pracy z ciałem, jest na początku bądź w środku, bądź zawodowo śpiewa i się realizuje, ale jednak czuje, przeczuwa intuicyjnie, że, że to ciało zostało potraktowane w procesie nauki wokalnej po macoszemu. Co byś poradziła? Hmm. Myślę, że pierwsze to się zatrzymać, nie szukać wytłumaczeń, rozwiązań, złotych środków. Zatrzymać się w rozumieniu, popatrzeć na siebie, popatrzeć, jakie to dzisiaj jest we mnie, jakie to moje ciało dzisiaj jest. Mhm. Tak, jak umiem je zobaczyć, bo ja też od razu wszystkiego, jeśli gdzieś to zakłamałam, nie zobaczę, ale tak, jak umiem, najszczerzej, bo tu prawda jest lekarstwem. No tak, ale to wymaga zdjęcia tych różowych okularów też na siebie, które mamy mm. na siebie skierowane. Nie znam innej drogi. No właśnie. A to nie jest łatwe przecież, ale piękne. I może być przyjemne. W takim niekoniecznie łatwe? Wiesz co, to jest przede wszystkim finalnie o wolności człowieka. Mhm. Bo zobaczyć to, kim jesteś, to znaczy móc wybrać, czy dalej taka chcesz być. I to jest dla mnie o wolności. Głos zawsze jest zresztą o wolności. Bardzo ładne. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Nie dziękuję. mam słów na koniec, bo to było tak ładne. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Do usłyszenia. And try again. And try again.